Na prostym odcinku drogi między Piaskami a Godurowem zderzyły się Honda Civic, dostawczy Mercedes i ciągnik rolniczy jadący z dwiema przyczepami. Na miejsce zdarzenia przyjechały służby ratownicze, jednak okazało się, że nikt z jej uczestników nie odniósł poważnych obrażeń. Jednej z osób udzielona została na miejscu pomoc medyczna. Mocno uszkodzone są natomiast dwa samochody uczestniczące w zderzeniu. Honda jest uszkodzona praktycznie ze wszystkich stron, a Mercedes ma urwane koło. Przyczyny i okoliczności kolizji bada policja. Ruch na miejscu zdarzenia był wstrzymany, teraz odbywa się wahadłowo.